Cześć, witam Was na portalu Videotesty.pl. Jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na krótką recenzję zasilacza awaryjnego UPS-a od firmy FSP i jest to dokładnie model Nano 800. Ta konstrukcja to jest zasilacz typu offline. Co to są w ogóle zasilacze typu offline? Jakie one mają wad, jakie mają zalety, o tym powiem Wam za chwilę. Natomiast na początek chciałbym Wam wytłumaczyć nazewnictwo tego zasilacza. One są dostępne w trzech wersjach: 400, 600 oraz 800. One oczywiście mówią nam bezpośrednio o pojemności tego zasilacza. Im wyższa pojemność, tym oczywiście dłuższy czas podtrzymania podłączonych do zasilacza urządzeń. I tutaj w tym przypadku odnosi się to do tak zwanej mocy. Pozornej. W przypadku tego zasilacza, to jest 800K, akurat do testu, tutaj mamy z boku informację. Ten model posiada moc 480W. Według testów producenta przy obciążeniu około 120W. Ten zasilacz powinien wystarczyć na podtrzymanie urządzenia bądź urządzeń, które łącznie tyle pobierają, 15 minut. Co to są zasilacze typu offline? Bo tutaj jest to bardzo ważne, również związane z ceną tego zasilacza, który słuchajcie, kupicie bez problemu za już niecałe całe 250 zł. To jest bardzo atrakcyjna cena jak zasilacz UPS. Oczywiście. Nie jest to za darmo. Zasilacze typu offline są to zasilacze o bardzo prostej konstrukcji. Dzięki temu one są tanie, mało awaryjne, ale mają też swoje wady. Przede wszystkim nasze podzespoły, bo tutaj podłączymy oczywiście do tego komputer, monitor, będą zasilane takim prądem, jaki idzie z sieci. Nie ma żadnej poprawy jakości, czyli na przykład stabilizacji napięcia. Jeżeli Zostanie przekroczona w sieci pewna tolerancja. W przypadku zasilaczy typu offline to jest najczęściej 10-15%. To w tym momencie następuje przełączenie, które trwa około 10 milisekund z zasilania siecią na zasilanie zbudowanego akumulatora. No oczywiście akumulator gromadzi ten prąd i podaje go w postaci prądu stałego, a my potrzebujemy doprowadzić do naszego zasilacza. Prąd zmienny i za to odpowiada falownik, który jest w tym urządzeniu. I w zasadzie razem z baterią to one stanowią zasadniczą jego część. Aby moc tego zasilacza, aby ta jego pojemność była podtrzymywana, on przez cały czas pracy jest tylko doładowywany niewielkim prądem. To oczywiście wiąże się z tym, że również jego eksploatacja jest relatywnie tania, ale nasze urządzenia przez cały czas pracy w normalnie w sieci narażone są również na skoki napięcia, które normalnie w tej sieci mamy. To cały czas nie jest 230, bo tam ten prąd też skacze. No i tutaj z kolei, jeżeli ktoś oczekuje na przykład właśnie stabilizacji napięć, to nie jest zasilacz dla niego, to jest zasilacz typu offline i on takiej funkcji nie spełnia. Jedyną tak naprawdę Cechą, jedyną taką realną zaletą tego zaślacza jest czas, który po odłączeniu zasilania od sieci lub jeżeli nam te wartości po prostu skaczą niebezpiecznie, będzie to, że on po prostu przejdzie na pracę akumulatorową, pozwoli nam na zapisanie naszej pracy i wyłączenie. W praktyce ja tutaj przeprowadzałem testy, żeby uzyskać jak najbardziej równe obciążenie tego UPS-a. Co później, jeżeli będę testował inne tego typu urządzenia, no bo to jest pierwsze tego typu urządzenie, które testuję, no to w tym momencie będę używał takiego samego obciążenia. Ten UPS był obciążany żarówkami, najprostszymi zwykłymi żarówkami, i pobór mocy przez te żarówki wynosił przez cały czas około 96%. Watów. Biorąc oczywiście pod uwagę również niedokładność pomiarową watomierza, to pozwoliło na utrzymanie pracy żarówek. One się świeciły przez około 23 minuty. Ten wynik, więc, zdaje się być bardzo realny w porównaniu również do tego, o czym pisze producent. Tutaj było większe obciążenie, około 120 W, i to wystarczyło rok producenta na 15 minut. Po testach jestem w stanie skłonny w to uwierzyć. Dalej. Zasilacz ten pozwala na maksymalne obciążenie 480 W. Jeżeli przekroczymy ten próg, załączy się informacja o jego przeciążeniu i będziemy o tym informowali ciągłym piskiem. Jeżeli natomiast zasilacz będzie pracował w tym trybie awaryjnym, czyli nasz komputer, nasz monitor będą zasilane z zasilacza z UPS-a, to w tym momencie będziemy słyszeli przerywany dźwięk, takie piszczenie. Natomiast kiedy jego pojemność już będzie dość mocno ograniczona i ten czas pracy na akumulatorze będzie się drastycznie skracał, to w tym momencie częstotliwość tego pikania już jest dużo częstsza, dużo wyższa i może bardzo mocno denerwować. Ale tym samym zasilacz daje nam znać o tym, że za chwilę on się po prostu rozładuje i mamy czas tylko już na zapisanie swojej pracy. Tego typu rozwiązanie jest dobre dla osób, które często mają albo jakieś właśnie problemy z zasilaniem, albo tego prądu potrafi często nie być. Także pod tym względem on tutaj się sprawdzi na pewno dobrze. Natomiast nie jest to moim zdaniem konstrukcja dla, dla osób, które z kolei mają Kiepskiej jakości prąd, gdzie koki napięć w sieci są po prostu duże, bo pamiętajcie o tym, że dopóki w zasadzie te normy nie zostaną przekroczone plus minus 10-15%, to i tak wasze podzespoły będą zasilane z takim jakościowo prądem, jaki idzie z sieci, bo w tym momencie on nie stabilizuje nam tych napięć. Co do samego zasilacza, jego wykonania portów. Cała obudowa wykonana jest z tworzywa, dosyć dobrej jakości, natomiast umocowanie akumulatora, falowników w środku jest, no, takie sobie, także to tutaj się wszystko rusza. Moim zdaniem na tym powinien producent popracować. Jest to zasilacz chłodzony pasywnie, co jest dużym plusem, ponieważ nie ma konieczności, nie ma wentylatora, który. Negatywnie wpływałby na pracę tego zasilacza. Zresztą, w przypadku zasilaczy offline jest bardzo łatwo taką konstrukcję stworzyć, ponieważ tam nic cały czas, na dobrą sprawę, nie pracuje, poza niewielkim prądem, który doładowuje wbudowane akumulatory. Na wyjście mamy tylko dwa gniazda 230 V, więc możemy ze spokojem podłączyć w zasadzie tylko monitor i komputer. Ten zasilacz może pracować tak, jak stoi teraz czyli w pionie. Ale mamy również nóżki, które pozwalają na to, aby umieścić go w poziomie. A tu przy okazji widzicie nóżki te do położenia pionowego. Niestety tutaj nie ma żadnej powierzchni antypoślizgowej, więc w zasadzie no, goły, goły plastik, gołe tworzywo. I tutaj dodatkowo mamy również otwory które umożliwiają nam powieszenie tego UPS-a na przykład z boku biurka czy na ścianie. On jest stosunkowo lekki jak na zasilacz awaryjny. Zresztą, jeżeli ktoś kiedykolwiek zasilacz awaryjny miał w rękach, to wie, że one są dosyć ciężkie. Tutaj on jest bardzo lekki yy, i najprostsza konstrukcja, jaka tylko może być. Na froncie mamy diodę, która sygnalizuje nam ładowanie oraz to, że w ogóle zasilacz jest podłączony do sieci, diodę awaryjną oraz włącznik-wyłącznik UPS-a. Chwilę przytrzymania zasilacz jest wyłączony, żadna dioda się nie świeci. W tym momencie, gdybyśmy mieli tutaj podłączone urządzenie, to też nie będzie działało, ponieważ dopływ prądu odcięty jest całkowicie. Włączamy sobie naszego UPS-a, kontrola diody, już urządzenie jest gotowe do pracy. Co do czasu ładowania tego urządzenia, wiemy ile potrafi pracować na tym wbudowanym akumulatorze, a ile to trzeba ładować? Niestety długo. Do 90% naładowania tego akumulatora, czyli nawet nie do 100%, to jest aż 9 godzin, czyli on tutaj się ładuje bardzo długo, ponieważ czas inaczej on jest ładowany stosunkowo niewielkim prądem. Bardzo atrakcyjna jest natomiast cena tego zasilacza, bo to jest tylko moi drodzy około niecałych 250 zł. I moim zdaniem to jest jego największa zaleta. Co do czasu pracy, no ja tutaj w zasadzie nie mam do czego się przyczepić, ponieważ no, nic więcej za tą cenę nie należało oczekiwać. Yy, i moim zdaniem tutaj ten produkt sprawdza się po prostu dobrze. Moja ocena tego zasilacza, 4 jest jak najbardziej oceną zasłużoną. Jego nie ma za co ganić, ale też nie ma go za co specjalnie chwalić. Jeżeli jesteście więc zainteresowani tym produktem, swoją techniczną, zdjęciami, zapraszam Was oczywiście na stronę naszego portalu. Link będzie w opisie, podobnie jak link do porównywarki, gdzie sprawdzicie sobie najtańsze ceny tego produktu. Ode mnie to jest na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.